Astérix contre César. Seul contre les dieux, contre l'odieux César. Ave César, t'auras pas l'Oscar. Pomysł i realizacja René Gościnny i Alberto Uderzo. Muzyka Wladimir Kosma. Cherche la bagarre. T'as qu'une idée fixe, mais tout mis Obélix. Arrière Satan, ancien combattant. En jupant péplum, t'as le look qui dégomme. Et pendant qu'ils jouent aux cow-boys, aux indiens, ils en prennent des coups, ces romains. C'est fou ce qu'ils sont fous, ces playboys italiens. Ils en perdent tout leur latin. Witajcie, Asteriksie, Obeliksie, na polowanie? Otóż to, dziś na kolację będzie dziczyzna. Tak jest. Straciłeś rozum? Opalasz drzewo, z którego ja ścinam jemiołę. Hej, co zrobiłeś z tym drzewem? E? Z drzewem? Z jakim drzewem? Z tym! A, z tym tutaj. Zawsze mówiłem, że las to jeden wielki bałagan. Wszędzie drzewa. O! No. Idziemy. Na dziki trzeba iść raczej w tę stronę. W jaką? Dziki. Już prawie o nich zapomniałem. O! O! Nasza kolacja! On będzie się z należytym przepychem. Spójrz na te dobra. Są z całego cesarstwa. Uroczystość rozpoczną setki niewolników, wołając na cały świat. Chwała Cezarowi!
Kajusie, Flawiusie. Tak, panie. Ma to być uroczystość wspaniała, godna moich wielkich zwycięstw. Krótko mówiąc, największa na świecie. Rozumiem. Odpowiedzialność za nią składam w twoje ręce. Jeśli się uda, będziesz najbogatszym człowiekiem w Rzymie. Ale jeśli mnie zawiedziesz, ty staniesz się główną atrakcją. Ty i moje lwy. Tak więc twój los zależy od ciebie, Kajusie Flawiusie. Życzę powodzenia. To wielki zaszczyt. Dzięki ci, panie. Więc mówisz, że nadeszły dary ze wszystkich prowincji? O tak, panie. Tysiące darów. Miliony. Według ciebie ze wszystkich prowincji? Tak jest, panie. Prowadzasz mnie w błąd? Tam na północy widzę niepokorny kącik. Czyżbyś go nie dostrzegł? I co, nic się nie dzieje? Tubylcy spokojni? Od podziw, panie. Cisza i spokój. To lubię, spokój. Centurionie, to okazja, żeby nagle zaatakować Galów. Idę po moich ludzi. Zaczekaj, no. Od dawna tu jesteś? Przybyłem z ostatnią kohortą. Lepiej nie zaczynać z Galami. To jest zbyt niebezpieczne. Zapamiętaj to, głupku. Co? A tak, ze wszystkich ziem podbitych przez Cezara Galia sprawia najwięcej kłopotów. A ze wszystkich wiosek galijskich ta jest najgorsza. Omija ją z daleka. Jej mieszkańcy to żądne krwidzikusy, istne potwory wyzute z ludzkich uczuć, prawdziwe bestie. Ostrzegam cię, chłopcze. Całkiem udane łowy. A tak, sprzyjały nam. Przyniosłeś te dziki? Tak, tak. Całkiem smaczne, prawda, Obeliksie? Aha. O co się chodzi? Nic. Coś ci jest. O! Musiałem dać okrople za. Posłuchaj, panoramiksie. Co mówisz? Martwię się. Obelix zachorował. Nie chciał jeść pieczonego dzika. Musiał pewnie zjeść coś przed tym. Tylko dwa dziki. No, dla Obelixa to tylko zakąska. Chodźmy więc do niego. Witaj, dostojny panoramiksie. Witaj, droga Falbalo. Cześć. A to kto? Nie poznałeś jej? O, idzie Obelix. Rzeczywiście nieco się zmienił. A? Jakby trochę zdziczał od tej dziczyzny. Obelixie, co ty robisz? Przenoszę święty Menhir. Nie masz Menhira. Co? Nie mam Menhira? Nie. Hej, Falbalo, pozwól tu dziecko. Falbala, siostrzenica wodza, wróciła ze szkół w Lutecji.
Pamiętasz ją? Miło znów cię widzieć, młoda damo. Trudno cię poznać. Wyjeżdżając stąd byłaś jeszcze dziewczynką, uczesaną w kucyki jako Obelix. Pamiętasz go? Ależ tak, oczywiście. To on jako dziecko wpadł do kociołka z magicznym napojem. Witaj, Obeliksie. Miło znów cię widzieć. Do zobaczenia. Cieszę, że cię widzę. Falwalo. Co was tak rozbawiło? Obeliksie, drogi przyjacielu, ty jesteś zakochany. Czyżby? Nie wiem, co na to idzie fix, ale to jest poważna przypadłość, na którą nie mam żadnego magicznego lekarstwa. Myślę, że powinieneś iść do Falbali. O, ależ co ty mówisz? Dziwasz z siebie? Dlaczego nie? Ależ ja nie mogę. Dzień dobry. Dobrze spałeś? Wciąż myślisz o Falbali. Jest ładna, co do tego nie ma wątpliwości. Jest urocza, a przy tym bardzo miła. Powinieneś ją odwiedzić, ofiarować drobny prezent. To jest dobry pomysł. Menhir. To nie jest prezent dla dziewczyny. Nie? Ofiaruj jej kwiaty. Kwiaty! Dobry pomysł! Ja nie mogę. Ale pamiętaj, zbierz kwiaty, a nie drzewa. Zobaczymy, kto tu jest głupkiem. Na moje nieszczęście jestem wstydliwy i nieśmiały. Poddaj się, Galu, jesteś moim jeńcem. Dobrze powiedziałem. Głupi głupek. Kocha? Nie kocha. Kocha? Nie kocha. Kocha? Nie kocha. Kocha? Nie, 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 nie. Chyba się jednak nie zdobędę na to. No dobrze. Falbalo! Ucieknę. Falbalo, mój przyjaciel ma coś dla ciebie. Bardzo mi miło. Moje ulubione kwiatki. Tak. O, nareszcie. Falbalo. Nareszcie, Falbalo. Jak to mi się. Och, z razem. Tak długo czekałam. A ja tak się za tego stęskiłem. Nawet mnie nie słyszą. Dobrze, że młody tragikomiks wrócił. Muszą się szybko pobrać. A jemu co się stało? Zakochał się w Falbali. W Falbali? Nieszczęsny Obeliksie. Nie masz u niej żadnych szans. Porzuć to. Ach! Nie mówiłem do was, chujary. Ach.
Uwaga! Widzę jakichś ludzi. Może to ci straszni galowie. No tylko zakochani. To co? Nie przepuszczę takiej okazji. Okazji do obrwania. Coś złego. Chodźmy ich poszukać. Co? Dostojny panoramiksie, Rzymianie zrobili coś złego młodym. Oho, trzeba przygotować większą ilość magicznego napoju na wszelki wypadek. Gali, dziewczyna. Postanowiłeś koniecznie wyróżnić się, Dekurionie. I udało ci się. Jesteś zadowolony, wodzu? W nagrodę, bohaterze, wyślę cię w piękną podróż. Tak? Odeślę cię do Legii Cudzoziemskiej. Do Legii? Tak, do Legii razem z twoimi więźniami. Nie chcesz więźniów galijskich? Nie, za nic w świecie. Gdybym ich zatrzymał, galowie przyszliby ich odbić. Gdybym puścił wolno, przyszliby zemścić się za ich porwanie. Także najlepiej pozbyć się ich i ciebie wraz z nimi. Jest w rękach Rzymian. A więc i Falbala. Idź i zwołaj ludzi. To jest to. Ruszaj się! Spójrzcie na mnie. Jestem przykładem, jak działa ten magiczny napój. Każdy z was wie, że w dzieciństwie wpadłem do kotła pełnego napoju. Nie jest on zbyt smaczny i wywołuje pewne sensacje, ale nie wolno się tym zniechęcać, więc bądźcie mężczyznami i odrzućcie lęk. Mm-hmm.
galowie! Są już przy palisadzie! Co? Uformować trójszereg! Trójszereg! Trzeba dać im nauczkę! Powitamy ich włóczniami! Czekuj włócznie! Galowie, nie powstrzymają nas tej chłodyki! Dobrze się nie bije! Pędliczek, pędliczek, czerwony staliczek! Ja! Czy pozwolisz, Obeliksie? Jasne, nie ma sprawy! Veni, vidi, non vici. Och, Galu, jestem gotów na spotkanie ze śmiercią. Najowisza, weź proszę ten miecz i przerwij łańcuch moich dni. Czyś ty oszalał? Mogę najwyżej dać ci w ucho. Mów, gdzie są jeńcy? Są w drodze do Kondatum. Wysłałem ich do Legii Cudzoziemskiej. Obeliksie, ruszamy! Już! Już idę! Do najdalszej granicy Imperium! Mogę rozejść się? Raczej rozleć! O! Ruszajcie w drogę i wracajcie jak najszybciej. Z Falbalą i Tragikomiksem. Cała nasza... Oto obiecana porcja magicznego napoju. Strzeż jej jak oka w głowie. Ruszacie w długą podróż i nie wiadomo, co was czeka. Kości zostały rzucone. Trzeba zapytać któregoś żołnierza. Idę, Fix. Oto patrol, zatrzymajmy go. A gdzie jest? Ej, Obeliksie, nie chciałem wcale, żebyś... Za późno. Chciałem tylko, żebyś ich zatrzymał. Nie ruszają się. Czasem trzeba być uprzejmym, Obeliksie. Mógłby nam pan powiedzieć, gdzie możemy znaleźć wasze dowództwo? Blisko, trzecia ulica na lewo. Uprzejmie panu dziękuję. Widziałeś? Zawsze opłaca się być uprzejmym. Zaczekaj tu. Galum, wstęp zbroniony. Jeśli chcecie się zaciągnąć, stańcie w kolejce. Chodzi mi tylko o pewną informację. Powiedziałem do kolejki. Ale ja... Zabieraj się stąd. Co za gwór? Ta jego uprzejmość niczym nie różni się od mojej. Powiedz mi, gdzie tu jest informacja? Nie wiem, zapytaj w informacji. Pewnie tu. Nikt tu nigdy nie przychodził. Proszę, może jeszcze wywalić drzwi. Proszę uprzejmie. Jest tu ktoś. A tu się skryłeś. Muszę wiedzieć, gdzie jest legionista Tragikomiks. Wcieliliście go? To są informacje ściśle tajne, nie mogę ci powiedzieć. Dlaczego? Bo to jest informacja ściśle tajna, Krasalu. Pytam ostatni raz, gdzie jest legionista Tragikomiks? Daj mu rozkazy wymarszu. Proszę, oto one. Dzięki, stokrotne dzięki. Uprzejmość popłaca. Obeliksie! Obeliksie! Już pędzę! Hej! Dość tych awantur! Marsz do kolejki! Już! Hej, Asterixie! Czy wobec tego Rzymianina, do którego odnosiłeś się super uprzejmie, ja też mogę się z taką samą super uprzejmością odnosić?
Oczywiście, że możesz. To unieś teraz główkę, kochany, a ja pokażę ci, jaki potrafię być super uprzejmy. Tragikomiks i Falbala zostali skierowani do Afryki. Jedyna szansa to zaciągnąć się do Legii. Przeczytaj sobie. O łacinie? Nie jestem lingwistą. Uszanowanie! Co? Hej! Witajcie, drodzy ochotnicy, tak uroczo czuli na zew pola bitwy. Jestem Dubius Status, wasz instruktor i przyjaciel. Wspaniale, że wstąpiliście do naszej armii. A teraz z łaski swojej pozwólcie, kochani, za mną. Bądźcie tak dobrzy i podajcie mu swoje nazwiska, żeby wykuł je do akt. What did he say? Nie zabieraj czasu. Powiedz, skrybie, jak się nazywasz. Selective Apple Timentex, I came from Britain. Następny? Jestem z Iberii, Pedrus Gonzales. Jak się to wykuwa? Wykuj ole! Nie traćmy czasu. I na koniec dwóch galów. Asterix i Obelix, wywijaj żwawo tym młotkiem. Żeby paella była dobra, musisz dać sporo. Ale teraz, kiedy jesteśmy w wojsku... Cisza! Hey! Dość tego! Jesteście teraz w wojsku! Przecież to właśnie powiedziałem. Wracaj do szeregu! Zrobię z was żołnierzy! A czy będziemy uprzejmie traktowani? Zamknij się! Cisza! What did you say? Co powiedział? What did you say? Co powiedział? On pytać, co pan mówić? Powiedziałem cisza! What did you say? Cisza! Cisza! Można zwariować, co się tu dzieje. Jakieś pomieszanie. Najpierw on chce wiedzieć... Chcieć o coś zapytać. O co? O żołd. Ile my dostawać w dzień? Jedną sestercję. Uchun megliś! Niemożliwe dwie! Jedną! Dwie! Jedną! Dwie! Jedną! Dwie! Jedną! Dwie! Jedną! Biba, 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 Espania! Długo jeszcze będzie tej zabawy? Przecież powinniśmy rozpocząć ćwiczenie. Co? Co to jest? Zupa! Zupa! Zupę! Zupa! Zup? Super! Dobry pomysł, od dawna czuję pustkę w brzuchu. Nie tylko ty jeden, Obeliksie. Widzę, dekurionie Dubiusie Statusie, że nie radzisz sobie z rekrutami. Czemu dekurion tak płacze? Nie lubi zupy? Wiesz co? Myślę, że się zakochał. Tak? Oto. Ja chcę ci jeść. Asteriksie, będziemy dostawać pieczoną dziczyznę? Armia tym groźniejsza, im gorzej karmiona. Wygłodzony żołnierz jest zajadłym straszeńcem. Jeść. Czyli, że rzymska jest najgroźniejsza na świecie. Dla ciekawości, co tu dajecie? To, co we wszystkich legionach. Kozina, wołowina, stary ser i tłuszcz. Żołnierze chętnie. I zawsze będzie to samo? Nie, w niedzielę będą podwójne porcje. To coś koszmarnego, zupełnie niejadalne. Splendid. Marvelous. Wonderful. Czy to ty przyrządzasz posiłki? Tak, bo co? Karmisz świństwem. Co, mądrale, może chcecie zamówić sobie wasze ulubione danie? No pewnie, najlepiej lubię dziczyznę. Twój kolega to wielki smakosz, ma bardzo wyrafinowany gust. Żebyś wiedział, cieszę się, że wreszcie to zrozumiałeś. Wylądźcie się z mojej kuchni, bo wylądujecie w kotle! Chyba czas uprzejmie go potraktować. Nie widzę już innego wyjścia. No to unieś główkę. Posłuchaj, za każdym razem, gdy będziemy niezadowoleni z posiłków, przyjdziemy do ciebie. Zupusie, slopusie, słyszysz mnie? Powiedz, czy oni już poszli? Tak, szefie. Lecz szybko i przynieś z magazynu dziczyznę, kuropatwy, łososie i śmietanę, taką, jakiej używają w Galii. Już lecę! Ale przed tym, zmniejsz trochę ogień pod kotłem. Zostajecie przydzieleni do pierwszego legionu, trzeciej kohorty, drugiego manipułu, trzeciej centurii. Recytujcie to, meldując się dowódcy.
Hej ty, mały, zamelduj się! Asterix z Gali. Ja jestem Obelix, a pan? Decurion Dubiostatus, pierwsza legia, trzecia kohorta. Pokój! No, ćwiczmy teraz z włócznią. Należy trafić w ten worek. Legionista Obelix, zaczynaj! Staram się jak mogę. Nie jest tak łatwo upiec dzika. Teraz nauczę was posługiwać się mieczem. Do ćwiczeń używamy oczywiście mieczy drewnianych. Dobrze? Jazda. Dobrze, jazda. Broń się! O co? Przecież to drewniany. Rób co mówisz, szkoda czasu na dyskusję. Dalej broń się! Skoro sobie życzysz. Co pan tu robi, Decurionie? Psuje pan smak zupy? Legioniści, zakończyliśmy nasze ćwiczenia. Jutro rano wyruszamy do Marsylii, skąd na statku popłyniemy do Afryki. Muszę dziś się spakować. Mam nadzieję, że kuchacz jedzie z domu. Jutro czeka nas ciężki dzień. Pamiętajcie również, że dyscyplina jest przedmiotem dumy rzymskiej armii. What did you say? Tak jest! Znowu nie rozumie. Kładźcie się spać, wyruszamy o 5:00. Nędzna banda barbarzyńców, jak wy się wleczecie? Raz, dwa, raz, dwa, ku chwale Wielkiego Rzymu! Zobaczymy, ilu dotrzyma kroku mnie, Decurionowi, Dubiosowi, Statusowi, a przed nami jeszcze bardzo długa droga! Ależ oni się wloką, trzeba przyspieszyć tempo. Wstyd mi patrzeć na te łazienki! Czas rozbić obóz. Stać! Idąc jak teraz, w Marsylii będziemy za 4 dni, a tam na statek i do Afryki. Pewnie będzie trudno ich odnaleźć. Zobaczymy. No nareszcie jesteśmy w Marsylii. Ładny port. Mam już dosyć tych spacerów. Chciałbym już być w domu w Rzymie. Odłożyć bagaż i po 2 zająć miejsca przy wiosłach. Mam nadzieję, że siedzące. Nie traćmy czasu. Uwaga, chłopcy! Odtrzymować! Ja tu rozkazuję! No to do zobaczenia! Witam cię, dzielny centurionie. Czym mogę służyć? Nie lęcz się, Galu! Dziewczyno, chce mi się pić! Weź po drodze jedno wino więcej! Co za upał pod tym Czy to wiatr zniszczył palisadę? Tak, gdy ten wicher zaczyna tu wiać, nic nie może mi się oprzeć. Jest tu jeszcze coś, czemu trudno się oprzeć? Och, nie! Ale niezła jest ta twoja kredereczka. Pochodzi z Gali. Galika? A! To świetnie. To
pewnie zgodzi się na mały spad, żeby podciągnąć się w łacinie. Nie. Zabierz ręce, puść! Na pomoc! Puść mnie w tej chwili! Puść, brutalu! Precz ode mnie! Nie! Puść mnie, nie! Fulbolo, tutaj, chodź! Raz! Precz! Stać! Zatrzymaj się! Strogi! W tej stronie jest tylko piasek i słońce. Już nie wrócą. Oto uzupełnienie. Witaj, centurionie. Dubił się, statusie. Bardzo dobrze się spisałeś. Przydziel ich do palisady. Wymaga wzmocnienia, bo zrywa się wiatr. Chodziło o to miejsce? Pełno tu żywiał. Nie bij ich, to na razie przyjaciele. Rzymianie przyjaciółmi? Tak, jesteśmy jakby Rzymianami. Więc jesteśmy przyjaciółmi naszych wrogów. Wyjaśnij mi to. Nie mam na to czasu, pomóżmy im. Legioniści, straże, pomóżcie mi zjąć hełm! Ratunku! Nic nie widzę! Czy ktoś mnie słyszy? Teraz już nikt nie będzie chciał stąd uciec. Mam na myśli to, co tamtych spotkało na pustyni. Jakich tamtych? Mówię o tej galijskiej parze, młodzieńcu i dziewczynie. Tragikomiks i Falbala? Wy ich znacie? No pewnie! Czyli nic tu po nas! Dezerterzy! Straż! Już nie przyjaciele? Nie, znowu wrogowie. I nie jesteśmy Rzymianami? Byliśmy, ale zapomnij o tym. No to... Nie stój tak, otwórz. Z tobą naprawdę trudno dojść do ładu. Tyle szczęścia, że się zjawiliśmy. Zawieziemy was aż na sam tam, do portu. A dlaczego nas związaliście? Żebyście się nie urwali, to znaczy nie spadli z wielbłądu. Kim jesteście? Kupcami? Tak, kupcami. A ściślej handlarzami niewolników. Dostaniemy za was od Rzymian bardzo przyzwoitą cenę. Niewolnicy na sprzedaż! Chodźcie i wybierajcie! Gwarantowany towar! Wikingowie z fiordu w świetnym stanie! Używani niewolnicy po cenach zniżonych! Pełna gwarancja na 6 miesięcy! Są właśnie po renowacji! I w dobrym stanie? Ten spędził 10 lat u pewnej damy, pomagając też jej dziergać! Nie dla mnie! Ja szukam osiłka do cyrku Cezara! Hasanie Benwesket, myślałem, że handlujesz Afrykanami. Oni są z Afryki, panie. Choć pochodzą z Galii. Cóż,
Dziewczyna mnie nie interesuje. Ale on należycie zbudowany, więc słucham. Oddam ci ich oboje za 3000. Co? 3000 to rozbój! Wiem, że to tylko żart, bo towar wielce cię zainteresował. No prawda. Tak. Hasanie, wydaje mi się, że twój kram zajmuje więcej miejsca niż jest zezwolone. Prefekt Rzymu na pewno nie tolerowałby tego. Przestałbyś handlować. Po starej znajomości wezmę 2000. Sprawa załatwiona. Tak, i masz oczywiście zezwolenie na ich import. Celnicy na pewno tego zażądają. Dobrze, dobrze. Powiedzmy 1000, Kajusie Flabiusie. A twoja koncesja na handel niewolnikami jest oczywiście ważna. 50, Kajusie Flabiusie. Jeszcze coś? Zapłaciłeś wszystkie podatki? Wiesz co, panie? Będę zaszczycony i szczęśliwy, jeśli zechcesz przyjąć ich ode mnie w darze i zechcesz zapomnieć, co mówiłem wcześniej. Nie mogę, ale skoro tak usilnie nalegasz, muszę ustąpić. Zabierać tych dwoje, idziemy. Zawsze można się dogadać, tylko obie strony muszą tego chcieć. Spójrz tylko tam! O, karawana! Na tej pustyni zaczyna robić się tłoczno. Skąd wy jesteście? Z Gali. O, wy także? Co znaczy także? Sprzedaliśmy właśnie, to znaczy towarzyszyliśmy parze Galów aż do miasta. A nas tam podrzucicie? Jak najchętniej. Ale my niestety nie mamy pieniędzy. Nie będzie to was nic kosztować. Mm. Za wszystko zapłacą wasi nowi właściciele. Bracie, Asteriksie? Czy to nasi przyjaciele? Nie powiedziałbym tego. Dobra. Dokąd się udamy, teraz, gdy już nie jesteśmy Rzymianami? Do Rzymu. Do Rzymu? Tam pewnie sprzedano Tragikomiksa i Falbale jako niewolników. Kajusie, Flabiusie, jak idą przygotowania do uroczystości? Koloseum będzie gotowe, panie. A widowisko? Widowisko! Kiedy dasz znak do rozpoczęcia wyścigu, Kwadryk, wypuścimy 10000 gołębi. W wyścigach wezmą udział najwspanialsze ekipy, a potem kolejna gladiatorów. Przygotowałem dla ciebie, Cezarze, mężczyzn o nadzwyczajnej sile. Po walkach gladiatorów przed twoim boskim obliczem przemaszerują niewolnicy ze wszystkich twoich prowincji. Bez wyjątku. Ach, Cezarze, nawet przedstawiciel niepokornej Galii, najprawdziwszy Gal, dotknie czołem piasku twojej areny. Nigdy. Ty, milcz lepiej. Nie zwracaj na niego uwagi, pan. Syna wodza nie wolno traktować jak niewolnika. Bardzo zuchwały jest ten młody Gal. Masz się zamknąć? Nie, Kajusie. On ma rację. Ma być traktowany w sposób należycie godny. Umieścić go w oddzielnej celi. Nie, my nie możemy być rozdzieleni. Też taka gadatliwa. Wybacz jej, pan. Wolę raczej umrzeć. Umrzeć? Skoro sobie życzysz, nie widzę przeszkód. Uwięzić oboje Galów w Koloseum. Lwy będą mieć wielką uciechę. Ciekawe, czy moje duże kotki są przy apetycie. A to co? Rzym? Tak, to Rzym. Udało nam się. Trzeba by coś zjeść.
Najpierw na targ niewolników. Hasan bin Basket, ty sprzedajesz niewolników z Afryki? Już sprzedałem. Chcemy tylko czegoś się dowiedzieć. Chcecie informacje? To też kosztuje. Obeliksie. No, chcę tylko 500. I niech już będzie 100. Mogę trochę opuścić. Znaczy, chcesz jeszcze? Nie, to Caius Flavius, niewysoki grubas. Przesiaduje w łaźni. Pięknie dziękuję, Hasanie. Miło było cię poznać. Jak to ktoś powiedział ze mną, zawsze można się dogadać. Szanowni obywatele, czy zechcecie się rozebrać? To przyjaciel? Tak, Obeliksie, rób co powiedział. Niewiele mam na sobie. Może się nie przeziębimy. Gdzie się pchasz, hurdublo? Nie możesz być trochę grzeczniejszy? Ty pilnuj swojego nosa. Asteriksie, to chyba nie jest przyjaciel. Obawiam się, że nie. Dobra. No tak, wszystko pięknie, tylko że niestety nie widzę tu nigdzie białej togi. Coś wspaniałego! To przecież wymarzony kandydat do szkoły gladiatorów! To taki. Małą chwileczkę, trochę się ochłodzę. Uważaj, Asteriksie. Tego nie widziałeś? Muszę go mieć! Niech go ktoś zatrzyma! Trochę mało tej wody. Znowu muszę na ciebie czekać. W porządku, przecież widzisz, że się śpieszę. Sprowadź mi tych dwóch. Małego też? Oczywiście, to świetny trener. Chodź tu, pieseczku, chodź. Jak się dziś czuje, mój mały Idefix? Musimy szukać tego Caiusa Flabiusa. To jedyny sposób, żeby ich odnaleźć. Pośpiesz Mamy się. Dla siebie mało czasu, co? Ale bądź cierpliwy. Ruszaj się, Obeliksie. Dość już, straciliśmy tu czasu. A nie, Asterix. Mam chyba prawo poświęcić kilka chwil mojemu pieskowi, nie uważa pan? Panie Obelix, wciąż tracimy czas. Po pierwsze, proszę przestać krzyczeć, bo Idefix się boi. Trzeba panować nad sobą. Ja panuję nad sobą! Tak się panu wydaje! Zrozumiano! Znacie Caiusa Flabiusa? Jasne, że znamy. On prowadzi szkołę gladiatorów i bardzo pragnie zobaczyć się z tobą. Brać go! O, magiczny napój! Wciąż na mnie krzyczy, nie wiadomo czemu. Chodź, chodź, Idefixie! Co? Nie zawsze działa jak powinna. Ciekawe, dokąd właściwie ten Asterix poszedł. Oj, zaczyna mnie to już trochę nużyć. Asteriksie! Nikogo tu nie ma. Łaźnia jest nieczynna. Asteriksie! Asteriksie!
Zaraz, co? Idzie tu ten drugi gal. Musisz go schwytać. Przygotuj się. A ty? Ja cię osłaniam. Gdzie jest Asterix? Asterixie! Asterixie! Idę, Fiksie! Zaczekaj! Dokąd tak pędzisz? Obelixie! Asterixie! 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 Obelixie! 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 Asterixie! Asterixie! Obelixie! 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 To ja! Obelixie! Obelixie! Asterix! Obelixie! Co? Całe szczęście, bo zaraczyłeś się tu zjawić. Jestem! Przez to wszystko zgubiłem magiczny napój. A mnie zginął mój kochany Idefix. O! Ktoś śpiewa w Koloseum. To galijska dziewczyna. Śpiewa tę pieśń przez całą noc. Galijska, powiadasz? Tak. Podczas uroczystości na cześć Cezara ma być rzucona lwom. A ja zostałem bez magicznego napoju. Co powiedziałeś? Nic. Mówię, że pełno tu straży. Strzegą całej budowli. Do Koloseum mają prawo wstępu jedynie skazani na śmierć lwy i gladiatorzy. Musimy się tam koniecznie dostać. Zostaniemy gladiatorami! Gaius Flavius rozpędzi was na cztery wiatry! Chcemy mieć tu mężczyzn, a nie prymadonny! Szkoła gladiatorów. Dalej walczcie! Uderzaj mocniej! Mocniej! Ruszaj się z życiem! A ty nie tańcz jak Michaelus Jacksonus! Miecz unieś wyżej! Teraz zadaj cios!
Prawdziwa banda wymoczków. To jakaś zbraja nieudaczników. Same bez talencia, co to wiemy. Ten wielki gal to jest talent. Taki spodobałby się Cezarowi. Posłuchajcie mnie, nieroby. Nie obchodzi mnie jak, ale musicie mi ich niezwłocznie tutaj dostarczyć. Jeszcze dzisiaj, rozumiecie? Dziś natychmiast! Ruszajcie! Ty też denerwują mnie te sztuczki z monetą. Kajos Flavius, to ty płynie? To ja, tak. Ja, to nie. Czy Kajos Flavius? No tak, nie, ale żeby było dokładniej... Postanowiliśmy zostać gladiatorami. Gladiatorami? Chcecie być gladiatorami? Tak, jestem Caius Flavius. Nie tak łatwo zostać gladiatorem, ale spróbuję wam pomóc. Byle szybko, śpieszy nam się. Proszę cię, Wajdła. Dobił się statusie! Masz to dwóch kandydatów, zerknij na nich! Idę! Więc chcecie zostać gladiatorami. Oddam was teraz w ręce trenera najlepszego ze wszystkich, jakich kiedykolwiek miałem. Gdzie są te nowe wieciemięgi? Co? O nie! Nie, na litość. Błagam cię, Kajusie, wolę umrzeć, byle nie widzieć tych galów, dobrzy bogowie. Nie chcę ich widzieć! Chcemy być gladiatorami. Chodź i ucz nas! Gladiatorzy, mamy tu dwóch nowych. Dajcie im porządną lekcję. Szkoły. Honor każe mi odejść. A twoja pensja? Pensja? Prześlij ją mojej matce. Wystąpią gladiatorzy Asterix i Obelix. Cezar! 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 Luto nadszedł nasz tryumf, to znaczy twój wielki Cezarze. Rzym nie widział jeszcze takiego. Dobrze zrobiłeś, darząc mnie zaufanie. Nie zawiedź go więc, bo staniesz się główną atrakcją uroczystości. Rozpoczynajmy! Rozpoczynajmy! Gołębie! Odbitych ziem oddadzą honory wielkiemu Cezarowi na piasku tej areny. Z największych okolic przybyli ubrani w zwierzęce skóry, aby wziąć udział w tej uroczystości. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Omnibusie, daj mi odrobinę wina, bo zaschło mi w gardle. A oto jedna z głównych atrakcji. Dwoje mieszkańców Galii, ostatnich barbarzyńców, którzy nie chcą uznać władzy naszego Cezara. W końcowej części uroczystości zostaną oni rzuceni w łom! Cezar w swej niezmierzonej łaskawości wyraził zgodę, aby pozostawiono Gallom swobodne ręce, co pozwoli im się bronić! Zb-
zbytek łaski, mój panie. Wiem dobrze, Kajusie, że nadmierna łaskawość bywa często błędem. A teraz moment, na który wszyscy czekaliśmy! Wyścignik Patryk! Nieśmiertelny Cezar ofiarował jego swym przyjaciołom, Rzymianom i przybyszom z prowincji! Gdzie jest ten gal, który miał powozić? Mega Mix pewnie się spóźnia! To katastrofa! Nie ma sprawy! Co to ma znaczyć? Potrzebujesz woźnicy, gala! A więc chwała lub śmierć! Zaraz się to rozstrzygnie na waszych oczach! Boże, a ty załatwiasz konkurentów. W jednej z kwadryk widzę dwóch ludzi. Chyba nie za bardzo panujesz nad sytuacją. Bawili się w berka. Łysy nie daje się wyprzedzić! I nie da! Hej, puść mnie! Jak sobie życzysz? Aby Cezar! Kajusie, co to znaczy? Wielkim betylu, wracaj na arenę, tam twoje miejsce! Twoje także, Kajusie. Pamiętaj, że nieraz się ostrzegałem. Ulituj się, panie. W wyścigu Kwadryk zwyciężył Gal Asterix! A teraz wystąpią najlepsi gladiatorzy Rzymu, absolwenci słynnej szkoły gladiatorów, prowadzonej przez Kajusa Flawiusa, której dewizą jest Nieśmy śmierć, ku chwale naszego wielkiego Cezara! Arena należy do was, nieustraszeni! Wybacz mi, panie, to drobne potknięcie. Oto coś, co ucieszy twoje oczy. Cały Cezar! Idący na śmierć pozdrawiają cię! Cześć, Juliuszu! Jak się miewasz? Proszę. Jest wśród nich wielu galów, którzy hołdują dość poufałym zwyczajom, ale najważniejsze jest przecież to, co potrafią. Ej, Asterixie, czy ten tuto przyjaciel? Obawiam się, że nie. Nie rozumiem. Gali, wszyscy byli wrogami. Z kolei w Afryce przyjaciółmi. Może już mi to wyjaśni, bo ja się już gubię. Cezarze, za chwilę wypuścimy lwy. Przed nami wspaniały finał. Gdzie moje wino? Kiedy je wreszcie dostanę? Omnibusie! Przyślij tu amforę! Długo mam się męczyć? Nie słyszysz, że ja, Stentor, prawie tracę już głos? Kiedy dostanę? Już!
kotki są bardzo głodne, Cezarze. Od 14 dni dostawały jedynie jogurt i dietetyczną kanapkę dziennie. Obelix, Asterix! Dajcie mi magiczny napój! Nie mamy magicznego napoju. Obelixie, musisz być w formie. Dobrze wiesz, że gdy nie ma przy mnie mojego pierska... I oto one! Najsilniejsze! Najokrutniejsze! Zawsze żądne krwi i bezwzględne dla swoich ofiar! Groźne dla wszystkiego, co żyje! Królowie zwierząt! Lwy! Idelix, pieseczku kochany! A tak się martwiłem! Dragi komiksie, łap! Pamiętajcie, lewki, że to nie przelewki! Miałeś w pełni rację, Kajusie. Było to zdumiewające widowisko. Takiego Rzym jeszcze nie widział. Cezarze, bądź łaskaw i zechciej uwolnić tych dwoje dzielnych Galów. Wiedz, Galu, że łaskawość Cezara jest nieskończona. Prawie nieskończona. Tylko nie to! Galowie, jesteście wolni! Uciszcie się! Ten triumf Cezara był właściwie naszym triumfem. Triumfem wszystkich Galów, odniesionym przez ich trzech bohaterskich przedstawicieli. Przedstawił swoje spostrzeżenia Cezarowi. Szkoda, że nie mogliście tego zobaczyć. Byli wprost wspaniali. Obelix zburzył połowę Koloseum. Do połowy, mój chłopcze, było jeszcze bardzo daleko. Nasza siła, nasza dzielność, pewna lekkomyślność, ale i rozsądek. A także nasz niemały o Cezarze. Dziękuję za to, co zrobiłeś. Nie, ten nosz niemały, nasz niemały. Naturalny i niewymuszony wdzięk. Wersja polska, Masterfilm. Reżyser Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Włodzimierz Kozłowski. Dźwięk Stanisław Uszyński. Montaż Ryszard Lenartowicz. Kierownik produkcji Andrzej Oleksiak. Udział wzięli Ryszard Nawrocki, Jan Prochyra, Andrzej Gawroński, Edward Targiewicz, Włodzimierz Pres, Henryk Łapiński, Mieczysław Morański, Mariusz Leszczyński, Tomasz Grochoczyński, Olga Bończyk, Jerzy Mazur, Jacek Czysz, January Bruno, Jan Kulczycki, Mikołaj Miller, Tomasz, Jarosz i inni. Satan, ancien combattant, en jupampé flamme, t'as le loup qui dégomme. Et pendant qu'ils jouent aux cow-boys, aux indiens, ils en prennent des coups, ces romains. C'est fou ce qu'ils sont fous, ces playboys italiens, ils en perdent tout leur latin. We'll be right back.
devenu superstar. Tu fumes des gauloises, mais un conseil écrase. Arrête ton char, joue pas les ringards. Un Romain ça va, trois bonjour les dégâts. Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans le baba. Il n'y a qu'un homme, un gaulois. Pour crier go, oh, au Romain délicat. Qui tombe dans les pommes, faut voir ça. Les dieux contre l'odieux César. Ave César, tu cherches la bagarre. T'as qu'une idée fixe, mais tu oublies Obélix. Arrière Satan, ancien combattant. En jupant péplum, t'as le loup qui dégomme. Et pendant qu'il joue aux cow-boys, aux indiens, ils en prennent des coups, ces romains. C'est fou ce qu'ils sont fous, ces playboys italiens. Ils en perdent tout leur latin. Charge ou pas les ringards.